No Bobrek to był taki, było takie specyficzne miejsce, chociaż kościół był piękny. Mnie się zawsze podobał kościół. Ewangelików było bardzo mało, bo nie wiem, zapisanych było może 15-18 osób. No nabożeństwo odbywało się co 2 tygodnie. Ale niestety miejsce, w którym stał kościół, było nieciekawym miejscem, dlatego że swego czasu władze Bytomia uznały, że Bobrek jest takim miejscem, gdzie będą zsyłane osoby, które nie mają pracy, które wyszły z więzienia, które mają jakieś problemy z prawem i tak dalej. Więc ten nasz kościół, który był no, takim symbolem też ewangelicyzmu, dlatego że został postawiony przez właściciela huty Bobrek dla tamtejszych ewangelików, którzy wtedy w Bobrku mieszkali, no, stał się obiektem, no powiem otwarcie, wandalizmu, gdzie wybijano nam szyby, zabierano wszystkie części metalowe. Dobrze, że kościół był z drewna, bo przynajmniej kościoła nie rozebrali. Chociaż w końcu niedawno, tutaj jest miesiąc temu, już czytałem, że został podpalony. Czy spalił się, czy podpalony, został już teraz, nie wiem dokładnie. Ale Bobrek też był takim ciekawym miejscem i nawet próbowaliśmy podczas tam mojego pobytu prowadzić taką pracę ewangelizacyjną, gdzie wyświetlaliśmy w kościele film pod tytułem Jezus, gdzie robiliśmy jakieś takie spotkania dla parafian, gdzie kościół był wtedy otwarty, ale powiem, że naprawdę niewiele osób przychodziło. Przychodzili nasi ludzie, natomiast z zewnątrz parę dzieci przyleciało. Pamiętam, pan Wabnik, który tam był bardzo mocno zaangażowany w utrzymanie tego kościoła, rozmawiał z tymi dziećmi i pyta się, dlaczego nam te szyby wybijacie w tym kościele. A dzieci mu odpowiedziały, że chcą zobaczyć, jak tam te trupy pod ołtarzem leżą, bo ludzie opowiadają, że w tym kościele ewangelickim pod ołtarzem trupy leżą. I oni przez wybicie szyby, przez te dziurki chcieli zobaczyć, jak tam te trupy są poukładane. No, też pamiętam telefon alarmowy, kiedyś pewnego ranka jedna z parafianek do mnie dzwoni: proszę księdza, wszystkie okna mamy powybijane w kościele. No i faktycznie pojechałem, tam były duże okna, 3 takie potężne okna z jednej i 3 z drugiej strony, więc ta jedna strona była praktycznie cała do wymiany. No fatalnie, do dzisiaj jeszcze mam zdjęcia tych powybijanych okien, no fatalnie to wygląda. No też i jeszcze jedną rzecz chciałbym opowiedzieć, którą z Bobkiem kojarzę, to no to nie wiem, to gdyby nie chyba działanie Pana Boga, to nie wiem, czy mógłbym tu dzisiaj z Wami rozmawiać, bo przyjechałem na nabożeństwo niedzielne. Jeszcze było trochę czasu przed nabożeństwem i staliśmy z grupą parafian przed kościołem. I nagle przyszła grupa, nie wiem, 5-8 takich 20-parolatków, którzy chcieli od nas pieniądze. No mówimy, że nie mamy tych pieniędzy, że przyjechaliśmy tu na nabożeństwo. No jeden z tych ludzi chwycił mnie tam za rękę, gdzieś tam mnie ciągnął, jakoś udało mi się wyrwać. A potem po nabożeństwie jeden z parafian mi powiedział, że tamten miał pistolet w ręce, więc nie wiadomo, co by tam się wydarzyło. No i przyznam się, że tak bardzo byłem zdenerwowany tą całą sytuacją i nie wiem, czy to spowodowało, że bardzo szybko nabożeństwo odprawiłem. Ono trwało wtedy chyba 40-45 minut maksymalnie. I dopiero za tydzień pani, która miała klucze, już nie pamiętam nazwiska tej pani, ona mieszkała tam przy kościele, nam powiedziała, że oni wrócili. Że oni około 12, czy tam którejś po godzinie wrócili, pukali, chcieli tam wejść, to potem ze złości szyby w drzwiach powybijali. Więc tak sobie staram się wyobrazić sobie sytuację, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, gdzie siedzi 8 ludzi w wieku powiedzmy 60-80 lat i wchodzi grupa 8-20-parolatków. Ja nie wiem, co by tam się w tym kościele mogło wydarzyć. Więc też myślę, że to ten szybkość odprawiania tego nabożeństwa to też nie tylko był mój stres z tym związany, ale myślę, że to też było jakieś działanie z góry, które pozwoliło nam uniknąć jakichś takich bardzo przykrych zdarzeń. Ale szkoda tego kościoła w Bobrku, szkoda tych ludzi w Bobrku, bo zawsze widziałem, kiedy przyjeżdżałem na Bobrek, nie tylko w niedzielę, ale kiedy przyjeżdżałem na Bobrek, to mnóstwo dzieciaków, które goniły bezpańsko praktycznie koło kościoła, bo to stało między dwoma takimi kamienicami, gdzie był też plac zabaw zrobiony. Obok tego gdzieś tam siedzieli ludzie, którzy pili wódkę, czy piwo, czy jakieś wino. No, w takim środowisku po prostu stał kościół i no szkoda, że nic więcej tam się też nie dało zrobić, chociaż wiem, że tam
W tej chwili jest praca na Bobrzku taka ewangelizacyjna. No, oby to przyniosło efekty.